poprzednim odcinku. Więc nie zajmie nic innego, jak dokończyć resztę badań. A więc zdejmuj spodnie, bardzo proszę. Rozsunęła ekskluzywna limuzyna o czarnym lakierze i niemieckich tablicach rejestracyjnych. Prędkość, z jaką się poruszała, była dosyć duża, a pewno łamała kilka przejściów drogowych. Pasażerowi to jednak nie przeszkadzało. Co więcej, trudno już operator szybszej jazdy. Chłopak siedział wygodnie z tyłu fotelu pasażera, otoczony skórzany obiciami i drewnianą tapicerką. Zresztą była ekstrawagancja i przepych. Na samą myśl o tym wszystkim młodzieńcowi żal ściskał strzewia. Dobrze wiedział, że luksus zostanie odebrany na najbliższe 2,5 roku z powodu wymysłu ojca. Ich rodzina nie należała do najbogatszych na świecie, jednak niczego im w życiu nie brakowało. Teraz wszystko się zmieniło. Niedawno żył jak szlachcic. Teraz jednak pozostanie mu tylko żywot chłopa, a zamiar złego zamieszka sam, więc może siedzieć wyłącznie na siebie. Nikt go nie wyręczy w podstawowych czynnościach, takich jak sprzątanie czy przygotowanie posiłku. Tyle dobrze, że ojciec pomoże go finansowo, w przeciwnym wypadku nie dotrwa do końca miesiąca. Rozmyślając o tym wszystkim, czuł jak przepełnia go coraz większa irytacja, dlatego oparł głowę na siedzeniu i wbił wzrok widok za oknem. Jego świat walił się szybciej niż nowych skarb potraktowanych powietrzem pod ciśnieniem. Gdyby nie duma Gąbczewski, zakorzeniona głęboko w jego piersiach, dawno by się podał. Miał jednak jasny cel. Zemsta. Mariuszu, możesz się jeszcze przyspieszyć? Mam wrażenie, że jedziemy w wieczność. Paniczu Zenonie, jeśli zowie nas policja, odbiorą mi prawo jazdy i panicza przyjazd do nowego domu jeszcze bardziej się opóźni. Proszę się uzbroić w cierpliwość, już prawie jesteśmy. Chłopak zamilknął i wspomniał sobie twarz matki, gdy go odprowadzała do samochodu. Uroniła nawet kilka łez nad synem marnotrawnym. Jego ojca to oczywiście nie obchodziło. Nie raczył nawet sprawować nadzoru nad panicą jedynego syna. Zresztą to nie miało znaczenia. Kiedyś jeszcze mu odpłaci za wszystko. Na ganku z rezydencją Kowczewskich napadała gruba czapa białego puchu. Posiadłość znajduje się na lekkim uboczu, dlatego lód i śnieg utrzymuje się tutaj wyjątkowo długo. Po wspaniałych i błędnych ostrokrzewach nie pozostało nawet śladu. Grządki z hortensjami i petuniami zostały pogrzebane na najbliższe kilka miesięcy, gdyż kolejna deszczowa zima nawet się nie zaczęła, a za kilka dni będzie 20 grudnia. Data ta jest szczególnie ważna dla małego chłopca, wiązującego się nie potar, to wtedy przyszedł na świat. Odkąd tylko sięga pamięcią, okres zimowy kojarzył mu się z radością i prezentami. Najpierw Mikołajki, następnie jego urodziny, a na końcu Boże Narodzenie i Sylwester. Zostanie był swoim zwieńczeniem przerwy świątecznej, jednak nim to nastąpi, Zenon musi zasłużyć na prezenty. Z tego też powodu spędza czas z siostrą i swoją rówieśniczką, córką, przyjaciela i ojca. We trójkę biegali po czystym dywanie i obrzucali się śnieżkami. Już po kilku minutach tej zabawy idealna gładka czapa, kryjąca ganek, została podziurawiona ogrywanymi mały bucik. Prowadzona dzisiaj była prosta. Musiała sprawić, aby paninka się nie nudziła i utrzymywać młodą siostrę. Mogłoby się wydawać to nic trudnego, jednak chłopczyk przebadał za równymi psotami, które sprawiały mu wiele radości. Jednego dnia potrafił wykryć za równy w salonie, stuc kilka talerzy z zastawy, wybudzić gołębia do pokoju siostry i rozkładać kwiatki po ogrodzie. Osoba postronna od razu mogłaby pomyśleć, że to zły kurwis, jednak prawda była odrobinę inna. Chłopiec chciał jedynie zwrócić na siebie uwagę, nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, gdyż tak kazała mu się niczego świadomość. Co gorsza, to nie sprawiało mu nieopisaną radość, a gdy psikusy dotyczyły jego siostry, odczuwa nawet chorą satysfakcję. Powód był prosty. To ona była sprawcą jego nieszczęścia. Właśnie jej było poświęcona większość uwagi jej rodziców. Choć matka zdawała się ich kochać jednakowo, to jest dobitnie i bez skrupuł, faworyzował Anię, można się ustrezenka. Chłopiec nie miał poważnych powodów na rzekać, jednak zapragnął zostać oczkiem w głowie rodziców. Chciał być rozpieszczony i pragnął, aby okazano mu więcej miłości. Młody panicz był jednak jeszcze za mały, by zdawać sobie sprawę z tych samych regularnych uczuć. Po prostu przewidniała go złość, a gdy wrócił ją z siebie, odczuł ulgę i satysfakcję. Udało mu się zrealizować cel, gdyż poświęcono mu więcej uwagi, jednak nie w pozytywnym sensie, jak tego pragnął w głębi duszy. Była to nędzna podróba, którą tylko zaostrzała apetyt. Tego chłopiec stał się coraz bardziej bezpośredni w swoich wybrykach i coraz częściej kierunkował do zaradnej siostry. Przełom jego życia nastąpił kilka lat, gdy nagle Ania zniknęła. Nie był to oczywiście sam permanentny, gdyż dalej byli rodziną, jednak czas, który spędzali razem, został znacząco skrócony. W zasadzie widywali się jedynie na posiłkach i sytuacjach, gdy rodzina przebywała razem. Prezydencja była dusza, dlatego Zen czasami spotyka siostrę na holu, która śpiesznie gdzieś szła. Porządkowo z nią rozmawia, jednak czasem i stosunki stały się coraz bardziej chłodne, w ten sposób nie miał już komu dokuczać. Dodatkowo Zenon był szokowany nagłymi zmianami i zauważył, że oprócz tego, że nie miał się z kim bawić, nic się nie zmieniło. Jego lekko pragmatyczna matka zachowała się tak jak zawsze, zaczęcie zaczął poznać mu jeszcze mniej czasu. Co gorsza, ich relacje znacznie pogorszyły, stały się nawet bardziej wrogie. Zostającym młodzieńcu rosła irytacja i wiele innych negatywnych emocji. Coraz bardziej zamykał się w sobie i powoli zaczynał akceptować ten stan rzeczy.
Tym właśnie jest mały, radośnie biegający po rysie imieniu Zenon, który z wierzchu zdaje się być zwykłym, niewinnym dzieckiem. Może skrywa w swoim wnętrzu mrok, ale w tej konkretnej chwili się nie udaje. Czerpie tyle radości, ile tylko może. W końcu rzadko kiedy ma okazję się z kimś pobawić. Kolejny przełom nastąpił wczoraj, gdy państwa Gączewskich przyjechał jakiś strojnie ubrany mężczyzna ze swoją córką. Wraz ze służbą zajmowali trzy obszerne, czarne limuzyny Rolls Royce. Musiał to być wyjątkowy gość, gdyż wszyscy w domu stali na głowie, aby mu dogodzić. Z oczywistych przyczyn zarówno Ania, jak i Zenon musieli przebywać ze sobą praktycznie połowę dnia. Gączewscy mieli być wzorem cnót, a jaka to godzina, gdy wszyscy jej członkowie nie przebywają razem. Zenon dowiedział się niezwykle i wysycie w ostatnich kilka godzin przed wyjazdem kościoła, dlatego był zdezorientowany sytuacją. Dopiero na drugi dzień pojechał do Chicago ku radości i po południu otrzymał ważne zadanie od ojca, które polegało na zabawie z małą Elizabeth i Anią. Zenon był w końcu najstarszym dzieckiem w rodzinie i dodatkowo synem przyszłym pokrewcą rodu. Zadanie było dzieci nieproste, jednak w oczach chłopca do niebotycznych rozmiarów poznały się wykazać, tak właśnie się stało. Zenon poszedł z dziewczynami na dwór i tam też się bawili na śmigu. Mroczna strona chłopca była uśpiona i na każdej chwili mogła się przebudzić. Owszem, istniało takie ryzyko. Na razie na trójka dzieci dała się kompletnie pokonać zabawie, jak uzdrowione co w Bożym świecie. Różnica się między maluchami była oczywista na korzyść młodzieńca. Może nie był najstarszy, jednak okazał się najsilniejszy, dlatego też stara się dawać fory Annie Elizabeth. Młoda Angielka była w siódmym niebie, widząc tony śniegu w jednym miejscu. No nawet nie musiał się starać, aby jej dogodzić. Wystarczyło, że ta jej swobody, której na co dzień nie mogła zastać w domu. Aby dostrzec te niewinne, dziecięce uczucia malejące się na jej buzi, nie trzeba było wytrawnego oka. Ania była już większą tajemnicą, gdyż mimo swojego wieku, w końcu była najmłodsza, wydawała się odrobinę zdystansowana, jakby trochę się powstrzymywała. Zmieniało to faktu, że miała się równie głośno, jak została dwójka, a jej policzki oblepał czerwony rumieniec. Po chwilowej euforii dzieci zaczynały powoli tracić swój animusz. Zdało się poznać po wydyszanych przez nich kłębkach pary. To było zmęczenie. What? Sniper! Nagle jedna cośnieczek pochrudnęła i uderzyła siarczyście małą Angielkę w głowę, po czym ta runęła na plecy brodową zaspę. Zenon, który wypuścił z ręki pigułę, zamarł na kilka sekund, więc rozumiał, że chyba przesadził. Ania spojrzała na brata z lekkim przerażeniem i pretensjami. Coś ty dobrego narobił! Przecież ojciec zakazał ciebie głupów! Nawet ten jeden raz nie mogłeś się powstrzymać? To nie było specjalne! Zaczął się tłumaczyć Zenon, gdy dziewczyna zagłuszyła go swoim cichym piskiem i pobiegła do leczącej Elizabeth. Co my teraz robimy, jeżeli coś jej się stało? Ojciec będzie na nas zły! Ojciec to, ojciec na to. Weź się wreszcie w garść i zacznij myśleć samodzielnie. To wszystko twoja wina. Za każdym razem to samo. I rozumiem, dlaczego mnie kocha bardziej od ciebie. Wydaje, że tamta zacznie się śmiać i wszystko będzie super, tylko Ania narzeka. Chłopak zaraz na chwilę jego warki zatykały. Spoczął w sercu piekący ból jeszcze świeżej blizny, która nawet nie zrosła. Gniew rozlał się po jego piersiach i cisnął kurczowo palce w pięści. Cichy ganek zalał śmiech. To nie było żadne z rodzeństwa, gdyż ci parwali się w siebie ze zdziwieniem. To była Elizabeth, która wdurała się po śniegu. It was so much fun! Oparła swoim ojczystym językiem i wstała, odczepiając się z białego puchu. Ania i Zenon nic nie odpowiedzieli. I have a great time with you guys! I think that I can't go out without father's permission. Usually during the winter, I played games and stuff in my room. I'm so grateful to you. I felt like building a cage. Now, finally, I can fly! Angielka zaczęła biegać wokoło i machać rękami jak ptak, śmiejąc się przy tym radośnie. Sama widzisz, że nic jej nie jest. Głupia histeryczka. Teraz nie udamy, sama wiedziałam, że się przestraszyłeś. Chyba ci się przewidziało. What now? What now? Snowball fight is over, I think. I lost. It was a clean headshot. On wiedział, że... Sniper. Maybe we can make a snowball or put an igloo. What do you think? Jeżeli nagle zobaczyła, że dziewczyna się spogląda. Nie rozumiała, co mówią, jednak mogło się domyślić, że to coś nieprzyjemnego. What with this gloomy atmosphere? You had a fight? Zenon zerknął wymownie na Anię. Teraz mi wszystko wytłumacz, co tu zaczęłaś panikować. Się nie odzywam i nawet angielskiego nie potrafisz. Jakbym chciał, to bym potrafił. Ty narobiłeś bałaganu, to się tym zajmij. Na pewno nawet nie zrozumiałeś, co powiedziałam, abonówko. Zrozumiałem, więc powtórz. Pozwól się powtarzać. Nikomu nie muszę nic udowadniać. Wiem i tyle. Półgłówek. Dobra, zamknij się i powiedz jej coś. Jedna posłała bratu jeszcze jedno pogardliwe spojrzenie, zwróciła się do Angielki. No, we haven't. It was just a little misunderstanding. It doesn't look like that. Elizabeth kiedyś zamyśliła. I think I understand. You blame Zenon for the fact that he threw snowball at me. Please, don't be hard on him. It was just a part of the game, nothing more. Ania jeszcze raz spojrzała na brata, dostrzegła jego zażenowanie. Pod naporem Angielki postanowiła dokończyć ze sprawy, w końcu ich kłótnia niczego nie zmieni, a do wykonania mają misję od ojca. Dobra, nic jej nie jest. Proszę mi zapomnij o sprawie. Chłopak tylko się skrzywił, jednak tego nakazała etykieta. Chłopak tylko się skrzywił, jednak... poszedł do dziewczyny na kilka kroków i skłonił głowę. I'm very sorry. Elizabeth prawie natrzymała go za rękę i pociągnęła do przodu w stronę Ani. Nim ktokolwiek się pochował w całej sytuacji, rodzeństwo stykało się rękami w kwestii powitania. Don't worry about me, about just to her. Now you are even, right? Buzi Angielki oblał szczery uśmiech.
Okej, okay, problem solved. Now we can make a snow one! Zobie postanowienia pognęło przed siebie wydając z ich odgłosy radości. Rodzeństwo jeszcze przez kryształ ze złączonymi rękoma. Pierwsza pamiętała się Ania i puściła brata. Co im do głowy strzeliło? Wratała pobiegła za nią. Chłopaka dostał lekkiego szczegółu, czyli on sobie, że nie miał kontaktu fizycznego z siostrą bardzo dawna. Do kongresu i rodziną, jednak atmosfera w domu nigdy nie była zbyt intymna. Matka koniec dodała i coś nie grała po ramieniu, aby pochwalić do szczegółu. Gdy byli mali, ciągle trzymali się za ręce Sania, za dodatek popychali, bili, ciągnęli za włosy. Na wszystko w życiu młodzieńca działo się w samotności. Bo tak dawno nie czuł innej osoby, że zapomniał, jak to jest. Pojechał tego zamarz. Zobacz. Najpierw Elizabeta, potem Ania. Ich ręce były zimne. Zjednoczona pomyślała, że powinni założyć rękawiczki, dlatego ciągnął swoje baloje Ani. Marzyłbyś je. Przecież mam swoje. Pokazał parę, którą trzymała w kieszeni, jak on. Ten lekkość zmieszał i podał jej Ani, więc dopiero przyjęła z uśmiechem. Thank you, it's freezing cold out here. Nice gloves, by the way. So what now? Ania wyglądała na brata przez chwilę z dziwacznym badawczym wzrokiem, w którym dało się dostrzec błysk zafascynowania. To nie potrafił poprawnie odpowiedzieć jak dobry, gdyż jego angielski był mizerny. Nikało to bezwzględnie z tego, że nie chciał przyjmować nauk tego języka. Ania na ten przykład była typem pokornego ucznia i na dodatek chciała się podobać ojcu, więc radością czynała wiele jego życzenia. Dlatego też potrafiła się porozumieć po angielsku dosyć płynnie. Ten on wpatrywał się w tym błagania lub opłoka. Tym rodzeństwem to ona, chociaż młodsza i słabsza, była tą połową. Była pracowita, można było na niej polegać, lepiej radziła sobie z problemami, właśnie po tym od życia. Naturalnie, że w takich sytuacjach pomagała bratu. Tym razem było tak samo. Jaką satysfakcją bycia się Elizabeth? Okej, okay, can make a snow one. I bawiły się w niego już dobrą godzinę. Maria ryzykowo kazała się dla nich misji. Ania rozumiała wszystko, zresztą tylko trochę reszty jednak może się domyślić. Tego te płodu mało się odzywał, co Angielka zauważyła po niej w drugiej chwili. Natychmiast zapytała o co chodzi, więc Ania wytłumaczyła jej wszystko. Dyskretnie wyśmiała łyzenka, co stworzyło między nimi przyjaźne więzi. Długo potem rozmawiały swobodnie. Sierankę dalszy zdołały przerwadzić samochodu. Po dzieci znajdowały się za prostytucją, to w tych cichych okolicach każdy głośniejszy dźwięk rozsąsił się niezwykle daleko. Ania podjęła zapytanie na Elizabeth. Is that your father? I didn't think so. Father said to me that he is going to return around evening. In fact, our trip to Poland was only an excuse for his meeting with local businessmen. Father has many meetings to attend. He is a busy old man. That also means we can play as long as we want. Żona pobiegła do dużej czapy śniegu i lepiła z niej wielką kulę, a nie skończyła do niej niedługo potem. Żona zrozumiała, że to nie jej ojciec i że ich zabawa będzie jeszcze trwać. To złożyło w nim pewne pytania. Tego wioski rzadko witali goście o tej porze roku, więc to ja w rezydencji był stosunkowo utrudniony. Faktem też było, że nie posiadali wielu znajomych. Posłuchował był sam jak palec. Każde przerwanie codziennej rutyny było dla niego czymś ekscytującym, dlatego odkąd siedział pamięcią, wyczekiwał pod drzwiami gości i wadrował samochodów na placu przed rezydencją. Chłopaka wieco zainteresowało, kto zawitał do ich domu. Henry od razu pobiegł do domu, jednak dostał ważne zadanie. Jeśli syn przełapany przez ojca, albo wyda go Ania, czeka go nieprzyjemna kara. Decyzja była prosta, mógł zaryzykować i zaspokoić ciekawość, albo należycie wykonać powierzone mu zadanie. Ohoho, dobra, to najlepiej zapiszmy. Drugi save, powrót. I teraz, sprawdź, kto przejechał zostanie z dziewczynami. Wydaje mi się, że właśnie jak pójdziemy, to faktycznie ktoś nas wyłapie i będziemy mieć przejebane u ojca, a tak naprawdę chcemy się chyba przy to podobać, więc... W sumie nie wiem. Zostań z dziewczynami. Aciul! Mimo, że dostał wyraźne polecenie od ojca, poczuł, że musi zaspokoić ciekawość. W końcu nie zmierzał zostawić tutaj dziewczyn do nocy. Sprawdzi, kim jest dziwny gość i wróci w oka mgnienia. Gdy dwie koleżanki bały się w śniegu, to niepostrzeżenie smyknął między drzewa, aby po chwili wyłodzić się w śniegu, jako tylnego wejścia do posiadłości. Wyobrażał budynek ciarny na parking, znajdujący się w przodu, okazało się, że tam jest stanę, że stoi tam niestaną auto. Gość był w środku. Chłopak szybko doszedł do rezydencji. W głównym holu stał jego ojciec z jakąś dziwną kobietą. Jaki ojciec, ja pierdzielę, o kurwa. Tym pierwszy nie wydawał się szczęśliwy, miał nawet bardziej ponure spojrzenie niż zwykle. Młodzieńc ukrył się przy ścianie w cieniu, aby nikt nie zauważył. Ile to się już nie widzieliśmy? Stanowczo za krótko, Cecilio. Romulus! Wolałbym cię nie oglądać w moim domu. Nie udawaj Greka, mój drogi. Jestem tutaj wyłącznie na twoje życzenie. Nonsens, jesteś tutaj z powodu własnej chciwości. Czuję od razu, gdy na ciebie spoglądam. To samo mogę powiedzieć o waszej szczęśliwej rodzince. Kobieta spoglądała na głowę rodziny konfesji z wyższością. Zresztą pierwszy raz widział coś podobnego, tylko tego ojciec grubał nad nimi. Nie dość, że była od niego młodsza, co nie wyglądała na zamożną. Dosyć tego, nie pozwolę ci obrażać mojej rodziny. Wynocha. Tak, pewnie była kochanka. Nie daj się ponieść emocjom. Dobrze wiesz, że niczego dobrego ci to nie przyniesie. Uspokój się. Niepewność siebie niezłomna determinacja wydały się wręcz przesadne. Wszystko co mówiła, to osiedł mi zapęd rozmówcy. Marzysta wysłuchawszy jej radcy, wyjechał do mokich wdechów i głośno sprząknął. Więc mam rozumieć, że dalej się upierasz przy swoim. Nie masz zamiaru odpuścić. Jak nieładnie z twojej strony, że od razu chcesz przejść do sedna. Może najpierw porozmawiajmy o twojej rodzince? Gdzie jest Zenon? Ja nie z nim porozmawiam. To nie nasza matka. Znaczy,
ona urodziła Zenona, ale... Może twoja wybiega tak w przyszłość, może w ogóle gadam bzdury. Nie masz prawa rozmawiać tutaj z nikim oprócz mnie. Kończ ten cyrk i chodź za mną. Dokończymy rozmowę w moim gabinecie. Gdy zapowiem za rękę, podzielam go okropnie. Oboje pomknęli po schodach i zniknęli w korytarzu. Zenon stał jeszcze przez chwilę niemiały. Nie rozumiem, kim jest dziwny gość i czemu się spała do niej taką nienawiścią. Wygląda na to, że mają między sobą parachunki do regulowania. Jednak najbardziej był mój dzień za to, że w dyskusji padło jego imię. Czego może chcieć od niego kobieta, którą pierwszy raz widziała na oczy? Pytania się mnożyły, z jakiej odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. Prawdą było, że ze spokoju prezentował ciekawość i dowiedział się krytyko do jego domu. Jednak gość okazał się być kimś wyjątkowo niecodziennym. W wielu posłuchach rozmowy będzie się musiał utrapać na balkon i balansować się kilkoma pod ziemią. Ryzyko wne, jednak może się opłacić. Zastanął przed trudną decyzją. Wiesz, oczywiste, nie? Ciekawy wieczek nim górę. W końcu jest tylko niespłatnym dzieciakiem, który przez większość życia robi trudno, co miał ochotę. Nic dziwnego, że bez większego zastanowienia poza na nawiasa spokoju ciekawość. Ten szybko odbiega z prezydencji i daje się do jej bocznej ściany. Na samą górę prowadzi jedyna deszczowa, która do zawsze była do niego nie lada wyzwanie. Nie ma wiele dawać sobie wyzwanie do pokonania. To było jej dostęp. Choć trafiła się w Orynie nie pierwszy raz, tym razem robił to zimą. Dodatkowo trudniej to dało cała tej misterna szybkiego współpracy rumieńców. Tak przynajmniej myślał młodzieniec. Zawał za lewą rurę i pokrając się nogami policzył na górę. Po wielu chwilach dotarł na balkon. Na balkonie żelonego pokoju gościnnego, który znajdował się zaraz obok biura ojca. Skoczył przez barierkę, przysunął się do ściany i maksymalnie wychylił głowę, nasłuchując rozmów. Jak się można było domyślić, nic nie dało się usłyszeć, gdyż okna zostały jeszcze nie zamknięte. Dziennych chłopiec już chciał schodzić, nagle usłyszał trzask. Między okiennicami tworzyła się mała szczelina. Zenon szybko zebrał się w garści i wyszedł za barierkę balkonu, aby po tym się dotrzeć do okna pomieszczenia, gdzie byli rozmówcy. Po chwili uwiesił się pod okiennicą i zaczął nasłuchiwać. Spider-Man. Nie mam ci tego za złe, Rumulusie. Po prostu domagam się swojej własności. Swojej własności? Dobra, rozumiem. Nie mam najmniejszego powodu, żeby ci płacić. W takim razie, czyli to pomysł? Znaczy co? Zdobyłem się, żeby przestać mi płacić. Twoja siostrzyczka. Myślicie, że o wszystkim zapomniałam? To nieważne, czy to pomysł. Ważne, co sumie raz zrobić. Zenon podszedł do biurka i wziął z niego torbę. Otworzył ją i pokazał kobiecie zawartość. W tej zaświeciły się oczy, jak małemu dziecku nawet zabawki. Nie chcę, żebyś nas niepokoiła. To ostatnia rata, więc więcej o nas nie dostaniesz. I nadal będziesz nas nękać, co my to w inny sposób. Rozumiem. Jednak czemu akurat teraz? Mam ważnego gościa, dlatego nie chcę, żeby nam przeszkadzano. Tylko tyle. I zbliżają się urodziny Zenona. Nie chcę cię na nich widzieć. Ani na zabawie świątecznej, ani noworocznej. Dosyć z niepodziankami. Masz zniknąć, albo sam o to zadbał. Nie musisz mnie zastraszać. Rozumiem, co masz na myśli. Korzystam z moich atutów, jak potrafię najlepiej. Nic ponadto. Jednak zdaje się, że moje szczęście dobiegło końca. Poprawa kobieta wzięła torbę. Nagle zachowanym dał się usłyszeć skrzypienie śniegu. Paniczu Zenonie? Chłopak mnął jak wyrażony piorunem. Momentalnie się odwrócił do stek lokaja Mariusza, który patrzył się w niego z przerażeniem. Zdjął sobie palec do ust i kazał mu być cicho. Co panicz tam robi? Proszę zejść, bo jeśli ojciec panicza złapie... W biurze ojca rozległ się głośny dźwięk kroków. Zenon nie wiedział, co robić. Nie wierzył, że z powodu tego przypadku jego wspaniały plan spali na panewce. A był tak blisko. Za jego głową dotykł się gniewny krzyk. Chłopak w strachu pociągnął się runął na dół. Spadł z kotem do Kraków okrytych śniegiem. W tej dalej spadł za odpadek, gdyż nawet nic nie poczuł. To nic mimo faktu, że jego obecność została odkryta. Nic po niczym nie jest? Zadał Mariusz przejęcie, jak Zenon myślał tylko o gniewie ojca. Wesoło pobiegł do lasu. Słyszał za sobą krzyki lokaja, jednak je zignorował. Przez kilka godzin nie pokazywał się w domu, jak zaczął mu rozkierać zimny kłód. Ten czas poświęcił na wymyślanie jakiejś bajeczki, która posłużyła mu za wymówkę. Zdarzony wrócił do domu, który się nie bał. Okazało się, że nikt nie szukał rozkazu ojca. Ani posłała mu smutne spojrzenie, gdy szła korytarzem do biura głowy rodzinnikom czeskich. Ojciec jego spokojnie podali i przeglądał dokumenty. Ojcze, przepraszam, ja tylko... Żadnych wymówek. Dosyć ci dzisiaj nasłuchałem nikomu tych imbecyli. Przynajmniej ty mi tego oszczędź. Wytłumacz mi, dlaczego zostawiłeś Anię i Elisabeth w lesie. Ponieważ usłyszałem samochód i chciałem się dowiedzieć, czy to nie hrabia Talbot. Czy nie kazałem ci pilnować dziewczyn podczas zabawy w lesie? To miał być kolejny z twoich żartów? Nie, ja tylko... Nie obchodzi mnie, co wyskoczyło ci do tego małego muszczka. Powiedz, co nie było wyraźnie, je zignorowałeś. Bez ciebie Ania i Elisabeth musiały wrócić do domu i chyba do mnie Marusia, gdy zniknąłeś. Martwiły się o ciebie. Nie dbać o nie, to nie zadbało o ciebie. Godny pożałowania. Nie wierzę, że w przyszłości zostaniesz głową rodziny. Poszedł do szafki, wyciągnął z niej drewniane pudełko. W jego wnętrzu znajdowała się proszka w kształcie wilka. To symbol naszej rodziny, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Powiem wprost, nie zasługujesz na niego. Jestem tobą rozczarowany. Chłopak cały drżał. Na początku ze strachu, teraz niego ratował się w nim gniew. Pochodzi o twoją córeczkę, tak? Zawsze będziesz na niej lepszy, skoro jest taka idealna, to sama sobie poradzi. Ojciec uderzył go w twarz, potem schował pudełko w biurku. Nie wasz się tak mówić o stresie. A teraz zejdź mi z oczu. Jutro dowiesz się, jaką masz karę. Chłopak odszedł piekącą policznie zranioną dłonią. Zawsze tak było. Na wodzie w pokoju przycisnął twarz do poduszki. Chciał poszukać mnie, jak się go oczy nie popłynęły na ulicy. Ty nie wczuć mi żal. Rozumiem, że wina leżała po jego stronie, jednak wszystko kręciło się wokół jego siostry. Nie czułam reprymendy za to, że pozyskiwał, ale za to, że nie pilnował Ani.
Nie chodziło go nawet, że spadł z piętnastu i zaszedł się w lesie. Cedon w ogóle go nie obchodzi. Kiedy się zemszczę, bo ja za tydzień tymce mam i zamkną oczy po wersji po rocznym trenia. O, to było ciekawe. Chłopak rozrywał powieki, spojrzał na obcy mu sufit. Kociule się nie różniło od tego w jego starym domu, bił od niego chłód i smutek. Nie czuł u niego w domu lepiej, lecz tam przypominali obok łóżka ciepły kapcie, tak zadali go za posiłek. Tutaj wszystko zobaczyć musi sam. Zechował jedynie zegary przy łóżku, gdyż może obudził się wcześniej niż powinien. Koszmary z dzieciństwa. Przez mojego ojca nie mogę się nawet porządnie wyspać. Chłopak. Przedarł oczy i wstał. Tego dnia zaczyna się jego męczarnia. Dzisiaj po feriach zimowych rozpoczyna się drugi semestr w publicznym trzecim liceum ogólnym przewodniczącym imieniem go tego, gdzie ze mną miał wstąpić na swoją naukę. Przeszedł pod siebie egzaminę i szkoła z radością przyjęła pod swój dach kolejne dziecko bogatsze. Końcówka była przeznaczona dla ludzi, którzy od małego obracali się w oczywistą sferę. Na pozycyjnych dziedzin nauczyli tam również sztuki, atrakcji, ubierania i teraz doprowadzenia do dyskusji oraz wielu innych. Pewnie nie został tutaj wysłany, aby po prostu cierpieć dodatkowo przez kot i uzyskać lepym człowiekiem. Godnym następcą rodu koncepcji i przyszłym CEO, Chief Executive Officer, to znaczy dojty, koncernu Wolf. Na żonę było to okrutne przeznaczenie pełne męki i niesprawiedliwości. Mimo, że sobie go nie wybrał, musi sprostać wymagania. Taki los czeka na pierwotnego rodziny z wieloletnią rodzicą. Nie rozwodząc się na tym, stali po poranej talekcie urośli klasowy mundurek. Szkoła, do której uczęszczał, także miała swoje obyczaje, których należało przestrzegać. Ale zaufnij mundurek warła heru placówki. Wyszał powiedz wydał się zękowi dziecięcy, gdyż odpowranie mogło ich nie jedynie dyktować. Rady uczeń dostał tylko jeden komplet, na który składała się marynarka, spodnia oraz krawat. Znaczyło to tyle, że słów mundurek musiał odpaść, gdyż jego brak nawet będzie naganne. Będąc coraz gorszą humorze, zrobił kurtkę i długo potem szedł do domu. Podróż do szkoły nie była długa, jak najwyżej już z tych powodów. Otrzyma polecenie, żeby udać się do pokoju nadziejskiego, gdzie zostanie zaprowadzony przez wychowawcę do klasy. Tak też uczynił. Kobieta weszła do klasy po lekcji historii i prowadziła tam chłopaka. Ten był lekko zestresowany, jednak patrzył się poprzez siebie. Czuł się lepszy od innych, więc to nic dziwnego. Tak to działanie gminy kroczewskiej. Ludzie byli jako zafascynowani jego obecnością, gdyż potem nakończył plotki tajemniczymi znajomymi. Uczennice były wyraźnie rozczarowane, bo wiązano na tym, jak to wyraźnie zignorował. W końcu kąt do się nie wybiera. Nie znaczyło to jednak, że klasa wyzywała go, czy dali wyalienuje. Tutaj toczyła się walka o wpływy. Wszyscy wiedzieli, że to syn tych Gołczewskich, więc nikt nie chciał mu podkreślić. Witam z nich, nazywam się Zenon Gołczewski. Mam 16 lat i zamierzam się uczyć w waszej szkole. Kazali się zgrabnie lekko ukłonił głowę. Nie był to wymagany gest, ale dodał jego wystąpienie większej powagi. Zobaczyni wyszła z pomieszczenia i pozwoliła czasie dokończyć formalności z wyborem miejsca dla nowego ucznia. Lekcja historii została wspomniana niedługo potem. Zaciekawione oczy przepierdzały Zenona na wylot, wtedy wydawało się trochę nazwyczoną szalacki. Moja chłopoka przez całą pierwszą godzinę. Po dłonku podeszło do niego kilka chłopaków i zaczęło wydawać różne głupoty. Gdzie mieszkał, ten się interesuje, czy ma rodzeństwo, bo się dzieciaków w liceum. Miał zaraz się odpowiadać na ich pytania z więźle, gdyż nie czuł się zbyt dobrze w takim licznym towarzystwie. Najchętniej zostawił to wszystko i uciekł do swojego nowego domu. Miranda sytuacja przerwał w dzwonek. Po dwóch kolejnych lekcjach został wezwany do gabinetu dyrektora, co było dla niego trochę dziwne. Mężczyzna był lekko od tyłu i miał poczciwą twarz. I jak przystał na dyrektora elitarnego liceum, jego biurko aż ociekło luksusem. Zenon jakoś się skrzywił na ten widok. Witam w naszych skromnych progach, Zenonie. Twój ojciec od zawsze był moim dobrym przyjacielem, więc przywitanie tutaj jego syna jest dla mnie prawdziwym zaszczytem. Liczę na to, że 2,5 roku, które ci zostało do końca nauki, okaże się wyjątkowo owocne. Zenon się głową strzałem. Jego ojciec potrafi pociągać za sznurki jak nic inne. Lunion siedział teraz w swoim pokoju i pobierał nauki od prywatnego korepetytora. A zawsze tak było w jego życiu. Domyślam się, że nikt pan wszystkich w taki sposób do dywaników w swoim gabinecie ma na myśli. Oczywiście, że nie. Specjalnych uczniów traktujemy tutaj należycie, a nie ma dla mnie nikogo ważniejszego niż syn Romulusa. Mój gabinet zawsze będzie dla ciebie otwarty. Jednak kiwnął ponownie. Sam fakt, że jest kimś lepszym od reszty był dla niego normalny, jak tylko to sąsiedziłem ojcu, którego nienawidzi. Aż przewracało mu się znowu te samą myśl, co go jeszcze czeka. A on chce dla ciebie nosiło honorarium, które otrzymał honor twojego ojca? Rektor tego się zdziwił. Nie odpowiadał cię od razu. To była przyjacielska przysługa. Zresztą to nieetyczne, żeby przyjmować pieniądze za umożliwienie młodemu człowiekowi nauki w szkole. Czas jest miły. Nasza lodówka zaczyna przyjmować ludzi mniej zamożnych, co 10 lat temu było nie do pomyślenia. Czy jestem z tego zadowolony? Ciężko stwierdzić, że sprawa do nas na każdy dzień. Naszym domem budować się przez dekady. Mamy najwięcej kontraktów z najlepszymi uczniami i uczelniami wyższymi. Daliśmy najwięcej ludzi sukcesów. W murach tej szkoły uczył się twój ojciec i zobacz na kogo wyrósł. Oczywiście miał swoje chwile słabości. Pamiętam nawet, jak raz pokłócił się z swoim dziadkiem. Chciał się usamodzielnić, jednak po czasie zrozumiał, że rodzina jest sposobem buty rodzicem sukcesu. O Boże, pójdziemy w krew ojca, już to widzę. Potem poznał twoją matkę i urodziłeś się ty. Nie zapominaj o tym, że wszystko co robi, robi dla swojej rodziny. Zenon słuchał jako słów, jakie mi zapytanie, jak nie miałem nic do dodania. Na chwilę zapadła cicha, więc chłopak wrócił się na pięciu, w stanie odejść. W takim razie pójdę, dziękuję za twoje odwitanie. Wygląda, co mój drogi.
A, właśnie, zapomniałem. Jak podoba ci się mój nowy Lexus GS? Oprawiam się z napoczącym pilota i jednym kliknięciem prawił, że w czarnej lucji zamykał pomarańczowe lampki. Ze mną wyrównił przekaz. Tak wyglądał świat dorosły. Przysługa za przysługę. Nie tylko życie było warte tyle, co Lexus GS. Ten ocenił siebie więcej niż czarną limuzynę, co mógł jednak wiedzieć. Zmaczony poszedł do klasy, bo akurat zadzwonił dzwonek. Lekcje przeminęły mu szybko, zaznaczyć jednak trzeba, że wiele z nich nie pamiętał, gdyż nawet bujał po bokach. Interesowanie go są lekko zamalało, dlatego spokojnie z samotnością mógł się udać do domu. Gdy wyszedł z budynku, jeden z jego kolegów z klasy niespodziewanie do niego podszedł. Kolega z klasy, o, i fajnie. Hej, Zenon! Chcemy teraz wyskoczyć z klasą, dołączysz do nas? W zasadzie tu mam jeszcze na głowie sprawę związaną z przeprowadzką. Może innym razem? Kiedy wchodzi uwaga, kto robi na kłamstwa, jednak prawdą było, że miał parę spraw do załatwienia. Normalnie w domu niczego nie musiał robić z tego miastu dwoje rodziców. Nie przesadzaj, zajmij tę chwilę. A jutro może już nie mieć takiej okazji. Co to, zgłosisz się? Zenon był teraz w tym komorze z powodu szopki, którą gotował mu ojciec. To prawda, mózg zaczął się rozerwać. Mówimy nawet, że sami tam swoje prawne dusze. Z drugiej strony ludzie go stresowali, gdyż nie był do nich przyzwyczajony, więc może lepiej, jak zostanie w domu. O, stary, dobra. Jeżeli chcemy, tak jakby, nie wiem, zmienić przeznaczenie, czyli to, co było w projekcie innemu, to wypadałoby i z nimi. Ale czy wtedy nie poznamy Agaty? To jest właśnie takie... Że możemy iść tak jakby drogą projektu Nemo, a też możemy w ogóle to zmienić, więc... A tak będzie na jeden to samo. To znaczy, ja nie da się zmienić. Chłopak chwilkę się zastanawiał, jednak ostatecznie postanowił wziąć udział w spotkaniu klasy. Kiwnął koledzy, że się zgadza. Za mną wszyscy już czekają. Opar po tym razem udali się do młodzieży stojącej nieopodal. W grupie była prawie cała klasa, czyli jakieś 25 osób. Zenon dopiero teraz mógł się dokładnie przyjrzeć wszystkim, gdyż poza szkołą ludzie zachowali się bardziej naturalnie. Z tego zwłaszcza klasa była dosyć zżyta. Na pierwszy rzut oka nie dało się dotrzeć z poszczególnych frakcji, jakie mogły w niej występować. Chłopcy słownie rozmawiali z dziewczynami i vice versa. Powierzchownie nie było widać, czy w klasie są jakieś pary. Młodzież nie tylko na zgraną paczkę. Wtedy zauważyli, że przekrzywali się, że rozmawiali. A, teraz pali, zauważyli. Wyukładający mi pasował jeden element. Tu nie Zenon. Można coś opowiedzieć, nowy? Te wszystkie historie o twojej rodzinie są prawdziwe. Wiem! Teraz nas wszyscy wyśmieją czy cokolwiek takiego. Tak, to się teraz stanie. Co masz na myśli? No wiesz, że twoja rodzina są prawdziwi bukota, że macie służących na każdy skin, nie wstrzymuje się czego pi dyrektora, żeby się tutaj dostał. Tak, jeden. Ten poczuł, jak coś wraca mu się przełączko. To od czego chciał na chwilę odpocząć, po prostu zapomnieć, wracał bumerang. Przez chwilę pomyślał, że się zrobi, idąc z nimi. Miał już na nich zastąpić spokoju. Jeden na kości zostały rzucone. Jeśli teraz nie weźmy się wyraźnie, nie zrobić tego nigdy. Z tym bogactwem mnie nie przesadzą, nie różnimy się wiele od innych bogaczy. Ryt mogę nawet, że znam wielu zamożniejszych. Mój czas należy do być praktycznych, więc nie jest wiedzieć z nas będą kursusy. Pewnie sprzedałby naszą rezydencję, gdyby nie należała do majątku rodziny i przekazywano ją od kilku pokoleń. Daleko nie skrył, wspominając o ojcu, jak nie miał innego wyboru. Co do rezydencji, więc prawa sprawa trochę bardziej skomplikowana. Kiedyś posiadłość znajdowała się w nim, jak na jakiś pradziadek zarządził przesiedlenie. Cegła po cegle, deska po desce, dom zaraz został przywieziony do Polski. Więc kiedyś rodzina dziedziczyła rezydencję niemiecką, gdzie jest polską. A to z wami. Musiałbym, że sobie przechodząc z bogatych rodzin. Racja, jednak nasi rodzice to bogaci lekarze, adwokaci, politycy, raptem kilka osób ma dwa domy. Wójcie jednak z dyrektorem generalnym koncertu farmaceutycznego. Dajcie porobić sobie obrazić tej kupi pomiędzy jaką codziennie zarabia. W ogóle kim jesteś człowieku? Ja jej nie widziałem na oczy. Rodzina zapewnia minimum do życia, reszta inwestuje w R&D, czyli Research and Development. W sektorze farmaceutycznym badania z nowymi lekami koty majątek. Ja ci pytam, jak wygląda twoje minimum do życia. A co z tym służącymi? Naprawdę ich macie? Kiedyś mieliśmy kilku. Teraz czasy się zmieniły. Zadajemy tylko rozstałych pracowników. Służy nam jedynie Mariusz, to nasz lokaj kierowca. Jest w rodzinie od lat. Jego rodzina od dziada, pradziada służy Gomczewskim. Jednak pozwolił mojego ojca, córka Mariusza założyła rodzinę i stała się normalnym, wolnym człowiekiem. Gdy on umrze, to będzie oznaczało koniec naszych służących. Twój ojciec to dobry człowiek. W dzisiejszych czasach służenie komuś to wstyd. Relikt przeszłości. Te słowa były jak wypchnięte mrowisko. Zenon wykrzywił się, jakby zjadł coś kwaśnego. Ja nie rozmawiałem o moim osób, to raczej temat. Czemu? Co się stało? Mój się chłopaka dał się urytnie ukrywaną ciekawość. Nie wiem, przez chwilę się zawahał, czy warto otwierać się w tym znajomym. Może dzięki temu mu ulży? Oh. To nie jest zły wybór, po prostu to wiem, ale... Dobrze z niego tutaj jestem. To wszystko jego plan, żeby mi uprzykrzyć życie. Więc nie miałeś ujść pójść do naszego liceum? Gdzie to tam uczyłeś wcześniej? Miałem prywatnego korepetytora, który dbał o moją edukację. Miałem napięku z ojcem od dawna, więc w ogóle mnie to nie zdziwiło, że są jej tutaj. A już jeśli grałem na placówkach, wiele dzieci pokaczyły, które zaczęło się właśnie tutaj. Dlaczego sądzisz, że to kara? Więc mógł mnie pozwać tutaj we wrześniu, nie zaś w styczniu. Sam już nie wiem, co siedzi w jego głowie. Teraz ja wrócił ten czas, żeby cię tu przenieść. Koro innych ludzi zaczęło dyskutować ze Zenonem. Więc to prawda, że twój ojciec przekupi dyrektora? Pierdolę, zajebiste pytanie. No kurwa. To prawda, że twój ojciec przekupi dyrektora? Nie. To prawda, że... Ja pierdolę. Naprawdę. Takie pytanie. No cholera, ja rozumiem, że może tak być ciekawym, ale są pewne limity, no.
Chyba jak jest to w miarę oczywiste. Nigdy nie powiedział, po prostu nie przypuszczam, że tak się właśnie stało. Przywilej bogaty. No dobra, ojciec cię nie lubi, ale ma jakiś powód ku temu? Pobadałeś mu czy coś? Nasz konflikt trwał tak dawno, że już nie pamiętam. Może po prostu nie chciał syna. Albo nie chciał mnie jako pierwszego. Moją może siostrę wręczył bóstwia. A, córeczka zadusia. To się nie ma co dziwić. Jednak to dalej nie tłumaczy tej nienawiści. Może trochę przesadzać? Może jest dla ciebie bardziej surowy, tylko ci się zdaje, że cię nie lubi. No to słuchajcie tego. Chciał zaczął opowiadać różne historie ze swojego dzieciństwa, gdyż to według niego otrzymał bezpośrednie karę od ojca, musiał cierpieć katusze. Żal dupa. Wśród młodzieży zaczęła się dyskusja. Po jego chwilach chłopak skręcił się w rozmowę i zaczął mu odnosić przyjemność. Często tak jest, że ludzie lubią opowiadać, jak to im jest źle i czasem gorzej zaraz się od innych. Marlena należał do zamożnej rodziny, ale pod tym względem niczym się nie przyniosł od klepsu. Rozmowa zakończyła się, gdy grupka dotarła do centrum handlowego. Tylko dali się do środka ruchomymi składami, to dali na piękne z kawiarnami. Kto nie wiedział dokładnie, ile ma pieniędzy na koncie, jednak na chwilkę dodatkowych wydatków powinno ustarczyć. Pierwszy się zamawiał o karcie, o ile w kawiarni mieli czytniki. To gdzie siadamy? Może tam, a ten drugi to kto? Wygląda jak... Dziewczyny, dociągniecie się do nas? Ha, dobre sobie, my mamy tutaj babskie posiedzenie. No bo ty masz przebabskie posiedzenia. Chodzę za chwilę, wtedy zaczęli pomagać menu. Między chłopcami nawisała się żywa rozmowa na różne tematy. Oba chłopcy ze mną, że nisko z nimi nie łączyło. Miał inne hobby, wychowywał się w osłonieniu, więc ich rozmowa było ciężko. Nikt się go nic nie pytał, więc trzeba nie wiedział co powiedzieć. Nie czuł nas udali pierwszego dnia, ale był przekonany, że lepiej sobie poradzić ze zwykłymi ludźmi. Wtedy się rozgadali całego, że oni do swoich zamówienia. Nie no, wstał i postanowił coś kupić, aby zająć myśli. Może to okazać znowu w kolejce. Ty jesteś ze mną, prawda? Boże, to jest Mariola, nie, ja to nawet nie muszę. Uzarodzą głos skrężał do dziewczyny. Odwrócił się i zobaczył atrakcyjną szatynkę, której włosy lekko odstawały na boki, tworząc czaste kosmyki. Miała niebieskie oczy i miły wyraz twarzy. Całość uroku dodała jej delikatny makijaż. Dziewczyna musiała mieć niezwykłe powodzenie u chłopaków, gdyż emanowała pewnością siebie. Tak, to ja. Czymś mogę pomóc? Na pytanie zadana dziewczyna się uśmiechnęła. Jestem Mariola z twojej klasy, miło mi poznać. Wiedziałem, to znaczy, że ty jesteś z mojej klasy, bo z imiona mam cię, dobra. Nie dziwię się, przenieść się do nas w połowie roku. Trochę tak dziwnie. Teraz jednak powinieneś mnie zapamiętać. Nie obiecuję, bo mam krótką pamięć. Ty od razu to średnio mu wyszło. Dziewczyna stanęła obok niego, co pozwoliło mu się jej bliżej przyjrzeć. Wiedzie bogaczy piękną rzeczą względną, gdy skończyły się pieniądze. Jej mógł spokojnie dokleić pakietkę czarująca. Nie zakochał się w niej od pierwszego wierzenia, bo to byłoby lekko przesadą. Czuł po prostu poziom fizyczny. To nigdy w tego wieku w końcu jeszcze dojrzewał. Co kupujesz? Sam nie wiem, na chwilę sprawdzę, czy mam tutaj jakiś czynnik karty kredytowych. A jakoś szczególnie nie chcę się iść do bankomatu. Znam ten ból. Odkąd zaczęła przelewać pieniądze na konto, przekonałam się, jaki nasz kraj jest zacofany. Mnie jeszcze nie było dane tego doświadczyć. A co, nie mieszkasz tutaj? Tak, jednak od niedawna mieszkałem w kupionej rezydencji. Zobaczymy, czy świat zewnętrzny jest taki straszny. Też by tak chciała. Zrobiła dziewczyna do mnie i tupnęła nogą. A co ty kupujesz? Koleżanki mnie wysłały z zamówieniami. Dokładnie 7 herbat, 4 kawy i 2 cappuccino. Ja nie wiem co wybrać, może mi coś polecić? Osobiście uwielbiam kawę, więc już 7 miesięcy co zamówiłam. Mogę ci polecić tutejszą mokę. Bardzo smaczna kawa z czekoladą. W domu niezwykłem pić takich napojów. Częściej wybierałem cukry owocowe. Herbaty oczywiście do wystawy kolacji, gdy jedliśmy razem przy stole. Naprawdę pochodzimy z różnych światów. W tej chwili wolałbym pochodzić z twojego, bo akwarium się do tych warunków jest bardzo stresujące. To racja, jednak i tak wolałam być na twoim miejscu. Czy mogę służyć? W czym mogę służyć? Odzwała się pani przy kasie. Zenon i Mariola zamówili coś sobie do picia i po pożegnaniu wrócili do stolików. Chłopak usiadł na swoim miejscu z napojem i zaczął nasłuchiwać, co się dzieje wokół niego. Rozmowy toczyły się w dosyćczywy sposób. Ludzie wyczekiwali coś, śmiali się, kopali po ramieniu, dawali z siebie pieczęskie kuksańce. Zenon czuł się lekko na uboczu, co zdało w nim nieopartą irytację. Po chwili postanowienia nawiązać konwersację, w końcu nie przyszedł tutaj, żeby siedzieć bezczynnie. Wraca się do kolegi z pytającą miną. Właściwie przeszkadzam, mam kilka pytań. Nie ma sprawy, pytaj. Ohoho, ile tych pytań, to kurde. Nie wiem, czy te pytania są taki wybuch. O szkole raczej nam się gadać nie chce. I tak jak spędzają wolny czas. No może być przydatne, ale wydaje mi się, że... U nas w klasie są jakieś fajne dziewczyny? O, nasz dom ma w sobie prawdziwego mężczyznę. Czyżbyś szukał dziewczyny dla siebie? Pytam bardziej z ciekawości niż chęci. Do tej pory nie miałem żadnej. Twoja strata. Dziewczyna to piękna sprawa. Najpierw trzeba w nią zainwestować i trzymać przy sobie, trochę słodzić, komplementować, to wymaga czasu i wysiłku. Lecz potem ci się płacają. Boże, kurwa. Dzisiaj większość dziewczyn zrobi ci... Nie, błagam, naprawdę! Dzisiaj większość dziewczyn zrobi ci ludzika bez gadania. Wiedzą jak zadowolić faceta. To tak na grę wstępną, albo szybki numerek. W normalnych rachunkach trzeba mieć odrobinę wprawy, inaczej dziewczyna się obrazi i będziesz miał przerąbane. Chyba jeszcze dla mnie za wcześnie na takie rzeczy. Z takim podejściem to nie założysz pita na brachu.
Najpierw odpowiedzcie o dziewczynach z naszej klasy. Praktycznie połowa naszej klasy to dziewczyny, więc jest czym wybierać. Mów za siebie. Ja po pół roku ze smutkiem muszę przyznać, że pogaczki nie zresztą urodą. I na w dupcie, aż miło się patrzy. Tutaj widzę. Trochę rasy tym jest, ale nie zrażajcie naszego nowego kolegę. Dopiero zaczął z nami chodzić do klasy. Na dodatek nie miał dziewczyny, więc może zacząć od czegoś niejamitnego. Się odezwał Kasanowa. Sam raz jakiś zły i od razu wielki mentor. O takie sprawy powinieneś pytać Rostowicza. Rostowicza? Takie rudy kolos naszej klasy. Nie jestem Amanta, jednak dziewczyna nie polecą. Widzisz, jak stoi tam niedaleko tamskiego stolika? Duchy budzi żadnej okazji na tył. Krotki głoszą, że będą 8 dziewczyn z naszej klasy. Zatem mam wrażenie, że robi to biorąc pod uwagę urodę jego partnery. Więc nie ma żadnej fajnej u nas w klasie? Kilka jest. Pierwotna była Mariola, najładniejsza z klasy. Potem może Żaneta, ale ta bardziej trzyma się dziewczynami niż chłopakami. Jeszcze jest Kaśka, ale to duba z Marioli. Niewiele o niej wiadomo i kto by tu jeszcze? Może Klaudia? Klaudia? Ta kujonka? O! Tak! Nie pytacie, co się stało w październiku? Jak wyszła do szkoły odstrzelona? Nawet mi się spodobała wtedy. No racja, coś w sobie miała. I jak wy w przeszłość. To byłoby tyle w sumie na ten temat dziewczyn. Chłopak, chwilę rozważał historię kolegów z klasy. Gdy wcześniej obserwował dziewczyny, nie miał wrażenia, że są szczególnie brzydkie. Ale to nie byli zbyt wybredni, albo kuzyn na ogół lekko wypaczony. Chłopak postanowił zachować tę uwagę dla siebie. Po krótkiej walce w długu postanawia dowiedzieć się czegoś więcej o dziewczynach, które go zainteresowały. Ohohoho, moment. Zapiszmy, bo to będzie ważny wybór. Mariola, że na taka się Klaudia. A co mi powiedział Klaudii? Może dla nas rozumiałeś. Mówiliśmy, że jest jedną z najpiękniejszych dziewczyn w klasie. Wspomnialiśmy o niej, bo kiedyś zrobiła się nabóstwo i przez to w klasie zapanowało zamieszanie. Dzisiaj przecież na kujonką żadnych cech szczególnych zajebiście. Która to jest? Nie ma jej tutaj. Rzadko się spotyka z klasą. Dzisiaj pewnie została po lekcjach, jak zwykle robić dobrze, że nas nie wytrzymaliśmy. Kiedyś była nawet towarzyska, a pewnego dnia zrobiła się jak modelka. Wszyscy byli dumni. Zdumieni, jednak po niedługim czasie wróciła do starego biura i stała się wyalienowana. Nie wiemy, co chodziło. Możemy tylko do mnie wybrać. Pogłoski mówią, że zaprzyjaźniła się z Mariolem i ta ją zmieniła. Coś jednak między nimi popsuło i dzisiaj traktują się jak najgorsi wrogowie. Tyle z tego dobrego, że mamy w klasie o jedną szmatę mniej. Jedno by mu gryje. Gdyby Klaudia zaczęła się gorzej uczyć, to byłaby tragedia. A tak możemy ją raz na jakiś czas wykazać pisanie, wypracować i wyzwanie pracy do nas. Ja raz trochę się zagrabowałem i zacząłem ją wyrywać, ale nie pozwoliła się nawet do siebie zbliżyć. Było to trochę dziwne, jakby na siłę mnie odpychała. Dziwna jakaś. Z twoją mordą to nic dziwnego. Spir dalej. Goro się zaśmiało, po czym znowu zaczęło rozmawiać. Do nas zbytnie nie uchodziło, jakie problemy miała Klaudia, jednak Sik i Suk chętnie by skorzystał, tylko może się z tym bliżej poznać. Żyje tylko do koleżeńskiego poziomu, więc nie było potrzebne. Ale jeszcze jakieś pytania? Ręgier, że przydałoby się dowiedzieć więcej o wszystkich dziewczynach. Co z tą Kaśką? Kaśka? Ta dziewczyna na razie dziewczyny Marioli. Jest mniej urodziwa, ale odleci. Jednak najgorsze jest w niej to, że wydaje się swoją menderkę. Zmienia facetów jak rękawiczki. To i głupi to ona jest najgorsza. Oczy miłość? Ciągnie ją tutaj wyleczy. Dwóch chłopaków zaczęło się dziko śmiać. Nawet ze mną tylko się uśmiechnął, bo bawiło go, że jego koledzy zabijają się z miłości. Chłopak nigdy nie zaznał tego uczucia większej ilości, więc także nie wierzył, że jestem nadzwyczajnym. W jego opinii na pewno nie potrafił leczyć złamanych serc, też zmieniać ludzi. Stoczy się. Może już się sprzedaje, kto wie. Czyli innymi słowy, lepiej się trzymać niż daleka. Tak, leczy sam. Masz jeszcze jakieś pytania? Boże. Może powiedz mi coś o Marioli. To dobrze wyglądać sam, popatrz. Chłopak zerknął na dziewczynę. Wtedy uświadomił sobie, że to ją wcześniej spotkał. To prawda, że była piękna, jednak nie w niewinny sposób jak młoda snówka, ale bardziej jako wykorczona kochanka diabły. Zenon poczuł się tylko zawstydzony, kiedy tak na nią patrzył. Poznanie do niej był tylko dzieciństwem. Sam widzisz, że potrafi chodzić mężczyzn za nos. Nie ma tego charakteru, ale uwielbia się z nimi bawić. I że się nie zdarzyło, żeby była poważna w stosunku do kogoś. Może po prostu nie znała nazwa bytni duszy, albo jest po prostu szmatą. Plotki mówią, że się daje za pieniądze, a zapewne cię mogę starczyć płacić tak by wiele, żeby się dobrać taki młodej cipki. Tego nie wiesz, zapewne. No prawda, ale swoje zachowanie tylko mnie tym utwierdza. Zresztą i tak nie miałbym niż raz, ty też. To racja. Dodatkowo teraz rewalę jej Rostowicz. Tego rudego chujka ciągnie do kawy góry. Słuchaj, to ludzie się obpiło i rzućmy się na zbyt wysokie progi. Pamiętaj, że najpierw musiałbyś się pozbyć Rostowicza, a tym rzekł jest duży. O kurwa. Zenon zapatrzył się w chłopaka chodzącego między dziewczynami. Ej, tylko już naprawdę to rozważa. Nie. Tak się zastanawiam, czy oni już byli razem. Lubika tak podpowiada, w końcu boję się wywarć. Racz tego. Ty grałeś po prostu całe podchody. Nie się wydaje, że Rostowicz dostał cykora albo myśli o niej bardziej na poważnie. Ale ty tego nie wiesz. Słaniak ma ojca sędziego, więc może się udobić na czasy. W takim razie ja miałem szansę. Po bardzo się nie na co reszta zaśmiała się głośno. I to jest duch! Kolega pochylał chłopaka w ramieniu. Wtedy żonetę. Słuchaj, podziemi o żonecie. To ładna żywiołowa dziewczyna. Jak już ktoś wspomniał, ciągle się zadaje z koleżankami i rzadko rozmawia z nami. Ciężko stwierdzić, o co jej chodzi. Kilka osób próbowało ją poderwać, jak nic z tego nie wyszło. Może lesbijka jakaś. Może, ale jak nie widział, żeby się uciskiwała z koleczankami. Mnie się wydaje, że ma jakieś rodzaj chłopaków. A szkoda, upajna jest. Nikt nie zapytał jej wprost? No wiesz, to trochę radził temat. Nikt nie jest nią na tyle blisko, żeby to spytać. I koleczanki mogą wiedzieć. No tak, ale nikomu na tym nie zależy. Jeden tego braku bało, żeby sobie wypływać walkę dla dziewczyny, która może się okazać niewypałem.
Co innego, jakby ktoś się w nim zakochał, ale takiego tutaj nie znajdziesz. Sądzę, że miał wydźwięk tej wypowiedzi i w końcu jest nie skazał. W końcu by pajana mój czas to pieniądz. Nie mogła czasowa tym wyżej się koceni. No miał to gdzieś przez większość część swojego życia. Teraz jednak, gdy luksusy zostały mu odebrane, musi zapracować na przyszłość i dostanie takie rzeczy. I myślę, że ja z bardzo wysokim ryzykiem straty. Tym właśnie była Żaneta. O, dupy, dupy, wszędzie dupy! Okej. Okay. Co możecie mi opowiedzieć o waszym liceum? Jestem tutaj dopiero pierwszy dzień, więc wiele nie zrozumiem. Tym bardziej, że nigdy nie uczyłem się w szkole. Szczęściarz. Tutaj wszyscy musieli się użerać ze szkołą już od najmłodszych lat. Ale wracając do twojego pytania, to szkoła nie różni się zbytnio od innych. Oczywiście panuje tutaj bardziej wyniosła atmosfera, bo ludzie uważali się za lepszych od innych. No i te mundurki. Na początku byłem jako syn faczony, ale nie mogłem się przeciwdziać rodzicom. Jednak człowiek szybko się przyzwyczaja. Tak, sądzę, że tak było. Najgorsze są pierwsze dni, potem idzie z górki. A wiecie, co mnie zdziwiło? Że ludzie z tych okolic naprawdę ignorują nasz wygląd. Pytałem, że przechodnie będą się obracać na nas wracać, czy coś, jednak jest normalnie. A dziwisz się? Ta szkoła długo tutaj stoi, bo sobie przyzwyczaili się do tych dziwolągów w mundurkach. Odbyła się mała dyskusja z chłopakami, co prowadziło go do groki i śmiechu. Nie też jest tutaj mundurek. Spokojnego się stało. Jak nie daj Boże, zawrócisz sobie go czymś, to masz przechlapane. Przychodzisz do szkoły brudny, naganna. Przychodzisz bez mundurku też naganna. Paranoja jakaś. Jest ten trik. Przedaczki mają kilka podstawowych mundurków w składniku. Zawsze możesz podejść do nich i poprosić. W najgorszym wypadku wszystkie zostały wypoczczone. A w kurzowe dni to możliwe, dlatego pamiętaj o parasolu. Najlepiej zostawić go sobie w szafce, tak na ten wypadek. A jak cię też złapie rano? Tu była blada. Mierzę z drugi, albo zakładasz pas przeciwdeszczowy. Coraz bardziej zechciała mi się chodzić do tej szkoły. Dzięki wielkie. A to przesadę. Ludzie znosili już nie takie rzeczy. Przyzwyczaisz. Na pewno będzie ci dzień, że nie tam, ale to kwestia czasu. No dobra. A co było nauczanie? Trochę wysoki, co trzeba przyznać. Pół tutaj nie wystarczysz. Ale zdarza się, że rodzice przykupują nauczycieli. Niektórzy z pedagogów mają zasady i nie przyjmują łapówek, jest to rzadko. Tutaj wszystko da się załatwić. Krążą plotki, że szkoła schodzi na psy, jak nikt tego nie powinien napisać. Dyrektor zadłuża w zarodku wszystkie nieprzychylne opinie. Nie liczy się jedynie renoma, tylko dzięki niej produktka jest ona ulubiona. Pieniądz rządzi światem. Przez chwilę się zamyślił. To są Lim, ci powstrzymali na szerszą prawdą. Od dawna ojciec tłumaczył mu, że aby zrealizować własne cele, musi posiadać władzę i zasoby. To jest, że działa tak, że tutaj. Niedobory ciała ludzkiego wbrew stanowiskowi psychicznych rzeczy zrekompensować innych dobra. Zaczęło tylko je posiadać. I tutaj swój problem za nowa. On nie ma niczego w zamian. Na tyle polegała kara nałożonego przez jego ojca. Dostał pał wyłącznie niezbędny minimum, dlatego mógł liczyć tylko na siebie i swoje umiejętności. Gdyby to sobie uświadomił na tych postępnie. Przyjęliśmy, że córka naszej nauczycielki z kredytorii będzie u nas uczyć. Podobno nie z własnej dupa. Pierwsza słyszę. Ja też się coś obił uszy. Ciekawe jak wygląda. Jak wydała się wpadkę, to będzie gruba jak beka. Słyszałem, że wygląda jak modelka. Modelka z pisem jak na puszystej. Chłopcy zaryżeli śmiechem. Masz jeszcze jakieś pytania? Co robicie w wolnym czasie? A kiedy prowadzisz czy co? Tak się pytał ciekawie mnie, co robią przy wierzchu, gdy ta już się kończy. To co inni ludzie. Lubimy sobie wypić, zabawić się. Każdy ma swoje własne preferencje. Pytanie trochę głupie. W takim razie powiedz, co robisz w domu, a my z Wergiem bardzo się od nas różnisz. No dobra. Czas spędzałem monotonnie. Kilka razy w tygodniu przychodziło do korepetytora, wtedy było najgorzej. Normalnie siedziałem w domu i grałem na konsoli. Rzadko musiałem uczestniczyć w bankietach i wystawnych kolacjach. Raz na jakiś czas wyjeżdżałem za granicę. Nic ciekawego w zasadzie. To chłopie miały się życie. Tutaj dopiero poczujesz prawdziwy smak wolności. Na konsoli gra każdy znalazł listę akurat cudnego. Pytanie brzmi, ile czasu na to poświęcałeś. Grałem cały dzień praktycznie. Teraz będziesz musiał zacząć pozapoznawać się z ludźmi. To znajdzie się teraz swoim rozrywką. Rozumiem, ale czuję, że nie będzie łatwo. Kończymy raz ten na dyskotekę i poznasz jakąś dziewczynę. Może... Aleś ty pesymista. No dobra, masz jeszcze jakieś pytania? Już nie mam więcej pytań. No dowiedziawszy się wszystkiego, co go interesowało, rozsiadł się na krześle i zaczął się przypatrywać na jego klasie. Tych ludzi będzie spotykał na co dzień przez najbliższe kilka lat. Odczuł się tutaj obcy, lekko zyskał w żołądku, samą myśl o przyszłości w tym mieście, musiał się pięć karć. W końcu nic z tego nie zostało. Podczas jego rozmyślania klasa topiła już napoje i zaczęła się powoli zwracać do domu. Zdeną uczyń ponownie. Pożegnał się z kolegami i ruszył do domu. Był wieczór i zdołał się do siebie. Droga była prosta jak drut, więc to było mowy, żeby się zgubił. Niedługo potem był w swoim pokoju, leżał na łóżku rozmyślając. Pierwszy dzień w szkole był dziwny. Z jednej strony musiał się zmierzyć z klasą ojca, a z drugiej zaś powoli rozpoczął asymilację z klasą. Ostatecznie był odrobinę zadowolony, gdyż zaakceptował oczyściało swój los. Wesnął głęboko i zrozumiał, że jego ciało nie przyzwyczajone do takiego długiego przebywania poza domem. Czuł silne sączenie i powiedz, żeby mu się kleić do siebie. Wstał z trudem i zdjął sobie mundurek. Na tyle było go jeszcze stać w końcu, jeśli on go nie zadbał, czy kogo kara. Poczuł się na łóżku i zamknął oczy. Jedno tak rozmyślał chwilę, czy nie zrobić dzisiaj czegoś bardziej produktywnego. Jednak brak konsoli do gier, internet przez najbliższe kilka dni spowodowało, że decyzja podjęła się sama. Zapadł w sen. Od momentu, gdy sam został wygnany przez ojca i rozpoczął naukę, minął już prawie miesiąc. Przez 4 tygodnie chłopak przyszedł do szkoły i na własnej skórze poznawał świat zwykłych śmiertelników. Zadanie domowe, pytania na lekcjach kartkówki. Nie było w tym niczego przyjemnego. Pierwsze dni okazały się najtrudniejsze. Zadanie bolało, że nie mógł już się oddać swoim normalnym czynnościom, czyli przyjemnością. To był dla niego szok. Jak się można było spodziewać, jego motywacja zniknęła z drugiego dnia. Zbyt słaby, żeby się wziąć w kart, zbyt słaby, aby uciec. Ostatecznie rozpoczął wegetowanie.
Było to dla niego błędne koło. Nie rozumiał, po co tutaj przybywał, ani za co, z tego będzie miał w przyszłości, o której wspomniał ojciec. Jego gniew wspomagał jeszcze się bardziej. Były chwile, że mówił do siebie i przeklinał ojca, co dawał mu ogromną ulgę. Na pokaz ojciec grał lekko, służył tylko życiem panicza, z bogatej rodziny. Wychodził było mu całkiem nieźle. Jednak nawet ta łaska przestawała dawać ukojenie. Znacznie czas przytępił jego ból. Nie był to żaden fenomen ani cud. Zwierzanie zaczął się przyzwyczaić do swojego położenia. Wchodził to jednak dekretacyjnie w tych uczuć. Stał się bardziej cynicznie i mściwy, co przekładało się na jego stosunki z klasą. Trzymał się zawsze na oboczu. Unikał raz upań kontaktów, jednak starał się ograniczać, gdyż wydawało mu się sztuczne. Dzięki temu spokojnie wstawać klasę. Zauważył, że już nie wiedziałem się na jakiego dodatków baków, by prosto ludzi trzymał się razem. Pierwszym oddałem był Rostowicz, który miał kilka swoich wśród upasów. Razem wchodził samodzielną grupę jebaków. Tak przynajmniej znalazła wyzwaną w swojej głowie. Władze zajmowali się ułudzeniem, filtrem i zdobywaniem kolejnych dziewczyn. Bez zdobywania rozumiany był stosunek seksualny. Nie wiązali się z partnerkami na dłuższy czas. Bywali, zaczęli kłócać. Był dla nich tylko hobby. Pierwsza mężczyzna zaczęła swoje zwykłe roboty, które polegają na zabawie. Dziewczynami sprawa wyglądała inaczej. Ty miały swoje liczne podgrupy, których nawet jedną grupą osoba są tradycyjnie identyfikowane. Był wśród kary inteligentny kujonki i mądry panił się jej szmaty. Dlatego większość grup przenikała się wzajem, dlatego jedna dziewczyna mogła być kujonką krótkę, którą domyślą. Mądry kasę władzy dzieci. W radzie jednak można było od flagów na obozy, które ze sobą walczyły. Miły były to kujonki i szmaty. Jednak leżał Klatia, drugiego coś Mariela. Mimo, że obie się kiedyś ubiły, teraz było coś między nimi nienawiść. Nikt klasie nie wiedział, co między nimi zaszło i nie miał odwiedzać wprost. Tyle ciekawost, tych poznał ze mną. Gdyby wykonał sobie obserwacje, to przez ostatnie 4 tygodnie. I to by było tyle w tym odcinku. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeżeli wam się podobało.